Jarosław Kaczyński w ostatnim czasie ma naprawdę bardzo dużo na głowie. Liczne afery związane z rządem PiS wychodzą na światło dzienne, a teraz media dotarły do informacji odnośnie zawrotnej kariery jednego z aniołków prezesa partii. Jarosław Kaczyński, jako prezes partii rządzącej, odpowiada za jej funkcjonowanie, a to bezpośrednio wpływa na pozycję rządu i jego postrzeganie przez obywateli. Liczne afery, które wyszły na jaw w ostatnim czasie, bez wątpienia nie działają na korzyść zarówno samego Kaczyńskiego, jak i jego polityków. Teraz do mediów trafiły informacje o jednej z tak zwanych aniołków Kaczyńskiego. Wcześniej była jedną z radnych Trójmiasta, ale teraz jej kariera znacząco się rozwinęła. O takim stanowisku marzy nie jedna osoba. Jarosław Kaczyński. Spektakularna kariera aniołka. Określenie aniołki Kaczyńskiego pojawiło się już w 2011 roku, kiedy podczas wyborów PiS w swoich spotach promował grupę młodych i wykształconych członkiń. Jedna z nich to Aleksandra Janowska, która jest wieloletnią działaczką PiS. Od 2002 do 2007 roku pełniła funkcję jednej z radnych Sopotu oraz kandydowała na prezydenta tego miasta, oczywiście z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie, jak wielu innych działaczy, była związana ze skokami. Pełniła m.in. funkcję dyrektora Instytutu Stefczyka. Po zwycięskich wyborach w 2015 roku została prezesem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jej poprzedniczką była Teresa Kamińska, która miała wieloletnie doświadczenie na tym stanowisku. Ostatecznie Janowska została odwołana z tej funkcji już w 2017 roku. Wedle doniesień mediów, powodem było zachowanie jej podwładnego, który pełnił funkcję prezesa spółki PSSE Media Operator. Jednak to nie przeszkodziło jej w dalszym budowaniu swojej kariery. Aleksandra Janowska pełni w tym momencie liczne funkcje. Jest radną Sejmiku Pomorskiego, wiceprzewodniczącą Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej oraz członkiem Komisji Budżetu i Finansów. Jednak na tym jeszcze nie koniec. Teraz okazuje się, że aniołek Kaczyńskiego został mianowany wiceprezesem zarządu DS. Handlu i komunikacji w Lotos Oil. Nie da się ukryć, że może to wzbudzić wiele niepochlebnych komentarzy skierowanych w stronę Kaczyńskiego oraz PiS. Już wcześniej Polską wstrząsnęły informacje, że obecna partia rządząca osadza swoich ludzi oraz ich bliskich na bardzo lukratywnych stanowiskach. Wielu internautów już teraz skomentowało tę sytuację, a ich komentarze dalekie są od pochlebstw. Wiecie co, to już jest przegięcie. Widać, że przed wyborami trzeba wszystko wydoić,
dofinansować komitety PiS do parlamentu UE, schować twardogłowych i wyciągnąć takie niunie, żeby pospólstwo zagłosowało. Gdzie się podziała elita PiS w mediach w osobach Krystyny Pawłowicz, Tarczyński, Bogdan Rzońca, Suski, Andruszkiewicz, Kamiński, Piotrowicz, Marcin Horała, itd. Znak zapytania zamknięto do wyborów? Pisze jeden z internautów. Z państwowej spółki, do państwowej spółki. Ta kobieta w życiu dnia uczciwie nie przepracowała, czytamy.